Ktoś ogólnie pisał, że to trochę nudne, że tak się skradam. Że tak wolałby jakiś rozpierdziel albo coś w tym stylu. A ja uważam trochę inaczej. Ja uważam, że takie skradanie budzi nawet większe emocje niż taka otwarta walka. W ogóle sobie maskę przetrę. Żeby cokolwiek widzieć. O, radio. Ale nie możemy z nim wejść w interakcji niestety. Trochę przykre, ale z drugiej strony nie wiadomo, czy to nie jest sobie powtarzający się komunikat teraz w tym momencie. Ale dobra, wracając. To ktoś mówił właśnie, że to jest takie nudne, że ja tak próbuję sam się skradać. A tymczasem takie skradanie naprawdę budzi większe emocje niż taka otwarta walka, bo tam walka to tam jest strzelanina, ale z drugiej strony jest tylko ta obawa ta obawa, że się zginie jest taka, nie no, moim skromnym zdaniem jest trochę mniejsza niż taka obawa, kiedy taka obawa, że się zginie jest taka, moim skromnym zdaniem, trochę mniejsza niż obawa, że zostanie się wykrytym. Dobra, don't mind me. Nie interesujcie się mną, nic za nic, ja tutaj tylko przelotem. Autentycznie, ja tylko przelotem. Nie ma się czym przejmować. Czy ja rzeczywiście powinienem w niego strzelić? Żeby go odpędzić jakoś? Z jednej strony trochę się o niego obawiam, bo jest jeszcze młody, ale z drugiej strony... Ale z drugiej strony jest czarny i ma swoje szczególne zdolności. I mu ufam, że na pewno da radę sobie. Dobra, to teraz gdzie my musimy iść? Czy tutaj coś jest? No jest maska, jest safe do otwarcia. A w safe amunicja. No proszę bardzo. Jak zwykle w tej grze warto eksplorować. Tutaj drzwi zamknięte. Czyli jedyna opcja, jaka nam zostaje, to do tego zielonego światełka. Mam nadzieję, że to jest światło... Nie, to nie jest światło nadziei, to jest tylko światło grzybowe. Widzę drzwi. Ciebie zawódzę za drzwi. Dlaczego? Właściwie nie mam pojęcia, o czym teraz mówisz. O! Trofka! Znaczy, wiem, że to są ciągnięcia z jednej strony, ale z drugiej... Ja to osobiście wolę nazywać trofkami. Co ty trzymasz go rядом? Пока nie mogę понять, co. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. I ta trofka chyba jest za przejście tego bez zabijania jakiegokolwiek mutanta, także ładnie wyszło. Bardzo elegancko. W sumie po co zabijać, skoro nie ma aż takiej konieczności? No i więcej deszczu oczywiście. I tam jakieś światło się jarzy. Przetrzyj maskę Artyom. I dawaj tam do przodu. Odsuda trudno widzieć. No zdecydowanie ktoś tam jest, światło się pali. Chociaż... Nie można być niczego pewnym na 100% i... Ktoś tam... Nie, to jest nasz. Czarny w tym momencie, w tym miejscu. Tam ludzie. Boją się, że na nich napadą. No nie zły. Boją się ataku, ale nie źli. Czy to jakoś miało mi dać do myślenia albo coś? To jest jakaś... To są jakieś jego przemyślenia naszego czarnego? Nie wiem. Mniejsza. W każdym razie, dobra, gdzie mam iść? Bo to jest takie podstawowe pytanie, czyżby... Nie, chyba nie na tej wieży. Chyba jakoś gdzieś tam kawałek dalej. Tu? Nie no, płomień niby wskazuje, gdzie mam dokładnie iść, ale z drugiej strony... Nie, chyba muszę w taki sposób. Coś takiego, o, o. Coś w stronę tej wieży chyba. A, bo tu chyba są drzwi do otwarcia, dobra. To ja absolutnie nie mam pytań. No i mamy też przy okazji zamkniętą szafkę. W ogóle jak stoimy z tym, z baterią? A, myślę, że możemy sobie trochę naładować. Dobra. Idziemy. Kto taki? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з полісу. То ти на кільце зібрався? То не поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. No dobra, to przynajmniej chłopaki nas ciepło przyjęli. У нас перекур ще хвилин на 10. Потім рушимо.
Pohandlować? Bardzo chętnie, panowie. Tylko tyle powiem w temacie, że bardzo chętnie z wami pohandluję i powiem się z towarami. Co tam masz, mój drogi? Amunicja. A, bo tutaj w ten sposób. Dobra, to teraz jak to rozegrać? Na pewno kulki sprzedamy za dwie. Amunicję snajperską tak samo. I bełty do Helsinga tak samo. One są bardzo drogie, więc można je spokojnie sprzedać. Amunicja do sagi jest potrzebna tak naprawdę tylko. Dobra, coś jeszcze? Jakieś ten, zaopatrzenie? Nie, tutaj mam komplet. No, elegancko. A tutaj jakieś bronie i... Wow. Artyom, halo. Dobra, możemy sobie sagę dostosować. Jakaś optyka, czy ten, czy wydłużona lufa? Wydłużona lufa bardzo chętnie. Skorzystam sobie z takiego upgrade'u. A ten, a jakieś inne bronie? Tichar. Broń pneumatyczna domowej roboty. Priewiet. Najpotężniejszy karabin produkowany w metrze. Aha. I tankier, ale to podstawowy tankier, który mnie niespecjalnie interesuje. Snajperka też niespecjalnie. Dobra, a ten, a zobaczmy może jeszcze ewentualnie optykę jakąś. Kolimator. Celowanie z bliskiej, aha. Bez przysłaniania pola ostrzału. Kurczę, no teoretycznie... O kurde, 25 kulek za kolimator. Tutaj mamy wszystko ładnie. A tutaj coś? No nie, no tułik by się przydał, ale to za 30 pestek jest. Wskaźnik laserowy. No nie szczególnie. W ogóle zamontowałem... Dobra, czy ja chcę? Otrzymasz amunicję? Nie. Ja pierdzielę, nie doczytałem opisu. Brawo. Brawo, Recek, jesteś inteligentny. Chociaż z drugiej strony zwiększony zasięg sagi też się może ewentualnie przydać. Zresztą zobaczymy, jak to będzie w praktyce działało. Czy coś więcej potrzebujemy? Nie. Pohandlowaliśmy. No. To nice. Możemy kontynuować naszą wędrówkę. I tak, nie zgadnę. Tędy. Wpierdzi ludzie. Żdut nas. Chcą tu bić. Nie znają, co my już jesteśmy. Aha, to chyba już nie są nasi. To chyba już zdecydowanie nie są nasi. Zadacie jest. Tak точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. No to co, teraz akcja skradanie się. I тут нету. Чисто. Okej. Cokolwiek. Dobra, tam widzę, kolega ma latarkę. Więc raczej jemu nie będziemy chodzili w paradę. Tutaj. Względnie czysto. Ale ktoś tam oświetla jeszcze. Jest całkiem blisko. Dobra, omińmy ich. Omińmy. O. O Jezu. Jestem po prostu teraz w samym środku. Najgorzej. Nie. Dobra, spokojnie. Przemijemy i... Dobra, ciebie musimy ogłuszyć, koniecznie. O! Chociażby w taki sposób. Ha! I zbieramy. I filtry też przy okazji. Maskę mamy w porządku samą w sobie. Dobra, tu widzę następny. Ten snajper może być jeszcze tutaj problemem. Także tego nim też się zajmiemy. Pyk. Okej, tutaj to... Ale amunicję jeszcze bym chciał, na przykład. O! Pięknie. A tutaj ktoś? Tu jeszcze drugi! A co ty tutaj masz? Coś znalazł interesującego? Mój kolego? O! Skrzynka! I amunicja, proszę bardzo! Dobry! Skubaniec! Kurczę, pomaga nam. Jak zwykle zresztą. A. Dobra, szybko. Szybko! A! Dobra, zbieramy co się da. A tutaj na wieży jest cały czas. O, proszę. I ogłuszanko. O, proszę bardzo. Nie. O. Były chyba filtry do wzięcia. Były filtry do wzięcia. Nie ukryjesz ich przede mną. Panie, tak się nie bawimy. Nie. Nie myśl sobie, że tak po prostu ci odpuszczę. Było coś. Coś było ewidentnie. Tylko gdzie tutaj to się... Nie myśl sobie, że ci odpuszczę.
A dobra, tym razem wygrałeś. Wymienię już tę maskę. A może rzeczywiście nic nie miał? Dobra, cokolwiek. Tu jakiś generator niby. Okej, tu oświetlenie wyłączone, generator padł. I co teraz? Czy dalej będzie konieczność skradania się, czy... Niekoniecznie. Jedno jest pewne, jest tutaj filtr. A dodatkowe filtry zawsze są zbawieniem dla naszego Artioma. I szansą na dłuższe przetrwanie w tych niedogodnych warunkach. No i co? I tutaj pogłuszaliśmy, tutaj przekradliśmy się. I co dalej? Я видел такое у тебя. Полезное. Теперь понимаю для чего. Принесу еще. О, курде. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. No dobra, ale bardzo chętnie bym... A dobra, już pomógł ogarnąć. I przy okazji tam widziałem też notatkę i... O nie. To już nie było za wesołe. To co mi pokazujesz, kolego, to już nie jest coś, co chciałbym zobaczyć. Jest! Dobra, tu jakiś idzie. Chyba. No zdecydowanie. Nie. Gdzie on pójdzie? Off! O jasny piorun. Dobra, ogłusz szybko i się zwijamy. Nie dogonimy, точно. Они давно уже ушли. Olać już to. Czy on tam ma zapasy jakieś? Już żolać to. Notatkę w sumie też żolać. Dobra, ty mi też będziesz przeszkadzał trochę. I szybko. Nie, ty masz tylko broń. Tutaj jest jeden. I on mnie może zauważyć, także... Dobra, jest dwóch. I tu mamy większy problem. A może jakby to szybko rozegrać? Ale tak szybko, szybko. Dobra, jeden padł. Drugi. Dobra, nice. Wiem, że ominąłem tam notatkę, ale z drugiej strony niespecjalnie miałem wyjście. Plus jeszcze tam działem trochę pod presją, jeśli mam być szczery. No bo tak jakby mnie wykryli w taki głupi sposób. Nie no, bez kitu to by było przykre. Znają to nas. Очень красные. Очень хотят убić. No, zdecydowanie więcej. Ale bądźmy dobre myśli. Wierzmy, że damy radę się przekraść między nimi. Tylko przede wszystkim mamy sobie broń wymienić. O, na przykład na taki pistolet. W razie czego by coś poszło nie tak. Dobra, tam jest na tej nakładce. Jeden nakładce, dwóch tutaj z latarkami obserwują. Kurczę, no i trochę słabo. Na przykład ciebie bym mógł ogłuszyć sobie. O, proszę bardzo. Oj, dobrze, prawicie, chłopaki, nie jestem zwykłym stalkerem. O. Dobra, to tam zdecydowanie nie przejdziemy. Ale kurczę, patrzcie, jaki ty posłuszni. Ten tutaj, ten klęczał tutaj sobie. A ja tylko striggerowałem akcję i ten. A on grzecznie wstał. Jaki dobry kolega. Oż jasny szlak. Dobra, to mi się nie podoba. Dobra, nie możemy chodzić po świetle. Nie możemy, bo to widać, że tutaj system skradania się działa tak zero-jedynkowo. Czyli albo cię widać, albo nie. Pach. Dobra, filtry, amunicja, poproszę. O kurczę, 3 sztuki amunicji wojskowej miałeś. Dobrze. Jestem zadowolony z tego faktu. Dobra, widzę, że tutaj niestety, ale nie da rady przejść w jakikolwiek sposób. Także musimy kombinować. O. Dobrze. Nie! Odwraca się! Dobra, szybko wymień filtr. Póki możesz. Dobra, elegancko. To teraz możemy już wbijać. Tylko czekamy. A, czy on tylko patrzy sobie tak po prostu? W sensie, że patrzy tylko w tę stronę i... Nie. Odwrócił się? Dobrze, odwrócił się. Ładnie. Dobry piesek. No. I jakoś to idzie. O, i więcej filtrów przy okazji też i... 2 sztuki amunicji snajperskiej. O nie! Wami to się naprawdę trzeba zająć.
Dobra, ciebie szybciutko. Dobra, nie tak szybciutko znowu. I gdzie ty poszedłeś? Tędy poszedłeś. Okej. Okay. Może być. I przy okazji miałeś dużo dobrego też. Jeśli chodzi o broń i amunicję. Tylko gdzie mnie tu wyprowadziłeś teraz? Tak się zastanawiam. No to wygląda jak jakaś opuszczona serwerownia zdecydowanie. No nie, to mi się raczej na pewno nie przyda. Opuszczona serwerownia to jest ostatnia rzecz, jaką chciałbym w tym momencie znaleźć. O, czyli na przykład bardziej. Czarno-krasny. Боятся тебя. И все равно хотят убить. No i robi się coraz ciężej. O, tu na przykład jeden snajper, drugi snajper. No zdecydowanie z nim nie chcę walczyć. Skąd jakiś ser szwajcarski po prostu. Pełny dziur i... Trochę mniej ruchowy niż... Nie! Ale kaszana w tym momencie. Nie, spokojnie. Nie, już tak daleko jestem. Już tak ładnie się przekradłem między nimi. Czy on się... Nie. Nie, nie dam ci takiej możliwości. W życiu. Zapomnij. Chyba ci coś boli. Dobra, nie. Nie będę się z tobą caskał. Dobra, dawaj filtry, dawaj amunicję. Co wy tutaj masz? Aha, dobra. Tomasz! No dobra, to jak Tomasz, to... Miej sobie. Dobra, tu jakieś oświetlenie jest tu. O nie, tu będzie... Tu będzie źle. Nie. Jasny szlak. Dobra, szybko. Na górę. No nie. Czy ja naprawdę muszę... Dawaj, na górę! No na górę! Ej, nie oszukuj mnie, gro. Tu się da wskoczyć. A może jednak nie? Może się przeliczyłem? Dobra, mniejsza z tym. Jeszcze coś wymyślimy. Ej, no kurde, ej. Co teraz? Co robić? Co tu zrobić? Bo tu mamy jednego, co pilnie tak strzeże. Tu drugiego. Tam też oświetlenie wszędzie dookoła. A może jakby tak się i... Jego tam... No, ty zdecydowanie go nie znajdziesz. Nie! O! Nie! No kuźwa! Chciałem to akurat tylko sprawdzić! Dobra, wiecie co? Zabijcie mnie! Zabijcie mnie w tym momencie! Tak dosłownie! Nie no kurde, bo tu nie ma szans po prostu! Tu po prostu nie ma szans teraz, żebym z nimi walczył tak po prostu! Że tak sobie postanowię nagle, że o, zawalczę sobie z nimi i będę się lał. Ej, chwila, tu jest przejście przecież. I tu mogę temat ogarnąć. W bardzo ładny sposób. No, ogłuś go. Nie płynie. Dobra. I lecimy stąd. Teraz tutaj. O, proszę bardzo. A nie. Plan trochę upadł, niestety. Ale tu jest po prostu ten najgorszy moment. Co? Gdzie? Jak? Skąd? A może tędy? Tak, on znowu kwestionuje rozkazy, okej. No, znowu gadają o moich wyczynach na oktiaprskiej. Dobrze, gadajcie sobie. No dobra, jesteśmy teraz w trochę dogodniejszej pozycji. To mnie trochę cieszy. Dobra, dawaj. Tempo. Dobra, ty się tam wydarłeś i... No! Ty go znasz. I on ciebie. Dobra, spadamy stąd, ale gdzie? Dokąd teraz? Czy ja ich mam jakoś wytłuc albo coś? Dobra, mniejsza. Już nieważne, ich żolać.
Ale prawie całe to... Oho. Quick time. Nie. Nie tym razem. Здорово, лесничок. Как все, спокойно? Лесницкий. Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Прекрасно, Лесницкий. Чи то са его вспомнения? Морозов, надо организовать испытания вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Убил Денчера! Ты предал орден! Ты думал, это сойдет тебе с рук? Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты... Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. No patrzcie no. Dzięki naszemu koledze czarnemu i... Ogłusz go. Очень плохой. Но ты прав. Убивать хуже. No i mamy plusy do... I mamy dodatnie punkty do karmy, no. Ogłuszyć go tylko. Po co zabijać? Po co, naprawdę? Dobra, zgaduję, że musimy zeskoczyć teraz... O, tu na dół. I iść dalej. Dobra, jakie mamy teraz zadanie? Zadanie. No, zadanie. Dotrzyj na plac czerwony. O matko. Ale generalnie dzięki naszemu czarnemu koleżce... To nie było rasistowskie wyjątkowo w tym momencie. Dowiedzieliśmy się paru naprawdę ciekawych faktów. Kto posiał wiatr, pożniot burę. Czarny odkrył dla mnie myśli Lesnickiego. Ja znaję to, co znaje on. Wojna już buszuje w nich. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Здесь тени. Много. Не видят меня. Не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Вот они.